Cześć, witajcie. Dzisiaj moim rozmówcą w sektorze gości jest Robert Podoliński, trener piłkarski, a ostatnio ekspert TVP Sport. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To które z tych zajęć jest przyjemniejsze? Praca trenera piłkarskiego, czy może rola telewizyjnego eksperta? Przyjemniejsze, mniej stresujące na pewno eksperta i łatwiejsze jest ocenianie innych niż samodzielna praca na boisku. Zacytuję jeden z komentarzy internautów, który znalazł się pod jednym z pana wywiadów. Życzę Podolińskiemu, żeby był tak dobrym trenerem, jakim jest ekspertem. Jak pan odbiera takie słowa? Jako komplement, czy bardziej jako złośliwość? No to już poziom Guardioli i Pochettino chyba. A tak na poważnie. Ja jestem, wydaje mi się, że w pewnym sensie doszedłem tam, gdzie chciałem. Doszedłem do ekstraklasy bez żadnej wielkiej pomocy. Po raz kolejny powiem, że nie byłem wybitnym piłkarzem. Ci, którzy oglądają teraz mecze Old Boyów Legii, pewnie są zdziwieni, że nie byłem wybitnym, ale tak było. No i zostałem trenerem w ekstraklasie. Pracowałem długie lata w pierwszej lidze. Komuś chyba wydawało się, że zasługuje na szansę i po prostu byłem. Nie wiem, czy to moje oczekiwania takie, że zrobiłem coś, o czym marzyłem, czyli pracowałem w ekstraklasie, nie ograniczyło w pewnym sensie mojego rozwoju, ale jest okej, ja nie narzekam. No, życzę każdemu takiej przygody. A jakby pan podsumował ten okres pracy w ekstraklasie, czyli pracę z Krakowią i z Podbeskidziem? Kapitalne doświadczenie dla mnie jako trenera. Jako zawodnik nie miałem przyjemności, nie miałem możliwości gry na najwyższym poziomie, a to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Zresztą ja do momentu pracy w Ekstraklasie pracowałem w dość małych klubach, dość specyficznych, takich jak Znicz Pruszków czy Dolkan Ząbki, bardzo rodzinnych. I tam, bo tak chyba mogę nazywać oba te miejsca, zarządzane przez małą liczbę ludzi, z wyrazistym prezesem, który miał wpływ na wszystko i bardzo wspierał trenera. Trafiając do ekstraklasy, nie do końca byłem chyba przygotowany na to, z czym się tam zetknąłem. To czego najbardziej zabrakło w takim razie? Doświadczenia. Doświadczenia czegoś, co uważam, zabrzmi to może nieskromnie, czegoś, co mam w tej chwili. I nawet wyciągając swoje doświadczenie z Krakowi, myślę, że mimo spadku z Podbeskidziem, jeśli chodzi o szatnie, wykorzystałem te swoje doświadczenia i błędów, które popełniłem w Krakowie, jeśli chodzi o ten obszar zarządzania ludźmi, nie popełniłem w Bielsku. To jakie były takie najważniejsze błędy w takim razie w Krakowie, jeżeli chodzi o to zarządzanie ludźmi? Co tam stanowiło największe wyzwanie, największy problem? Egoizmy, z którymi się zderzyłem i brak mojego doświadczenia. Ja troszkę uspokojony tym, że naprawdę nieźle wiodło mi się w Dolkanie. Miałem wsparcie prezesa i tak na dobrą sprawę to była sytuacja, o jakiej pewnie każdy trener marzy. Czegokolwiek by sobie Podoliński nie wymarzył, to nie zechciał. Zawsze miał wsparcie prezesa i to nie ja podobałem się piłkarzom, ale ja dobierałem piłkarzy pod kątem tego, jakie ja mam wymagania. A jeśli ktoś krzywo spojrzał, no to była instancja wyższa, dyrektor Jerzy Szczęsny i tam już było troszkę gorzej. Ja nawet byłem takim dobrym policjantem, a miałem nad sobą człowieka, który czuwał i trzymał mnie bardzo, bardzo, bardzo nisko przy ziemi. Ale jak mówi pan o tych egoizmach, to bardziej ma na myśli grę na boisku i postawę piłkarzy na boisku, czy w ogóle szerzej chodzi o szatnię? I o szatnię, i o postawę na boisku. Troszkę mnie sukces w Dolkanie, bo za taki uważam pracę w tym pierwszoligowym klubie. Troszkę mnie uśpił. Myślałem, że wejdę do ekstraklasy, wyważę drzwi nogą i tak będzie. No, niektóre drzwi były już otwarte, nie było takiej konieczności. Natomiast no, zabrakło mi troszkę doświadczenia, zabrakło mi obycia. Zbyt wiele rzeczy pewnie próbowaliśmy załatwiać krzykiem i to po prostu odbiło się gdzieś od ścian i trafiło w nas znowu. W Bielsku myślę, że mimo paradoksalnie wyniku i tego, że do tej nieszczęsnej sytuacji z górną lub dolną ósemką, myślę, że to była praca, nawet do końca pracy w Bielsku, gdzie ja chodziłem z przyjemnością i mam nadzieję, że piłkarze odbierali tak również mój pobyt w szatni, mimo niepowodzenia sportowego, bo musimy za takie uznać spadek Podbeskidzia z ligi. Natomiast myślę, że te relacje międzyludzkie między mną a zawodnikami były już na kompletnie innym poziomie. Mam nadzieję tylko, że ani w Krakowie, ani w Podbeskidziu nikt nie odbiera mi ani pasji, ani wiedzy o piłce. Ale oprócz tej pasji i oprócz wiedzy o piłce, trener musi być, o czym pan się doskonale przekonał, również znakomitym psychologiem. Psychologiem czy troszkę człowiekiem potrafiącym iść na pewnego rodzaju kompromisy, szczególnie u nas. Tak, tego nauczyła mnie szatnia. Może nie tyle piłkarze, co cała otoczka i ludzie, którzy również pracowali jako obsługa Krakowi. Zacytuję słowa, które na temat pracy trenera powiedział trener Wojciech Łazarek.
Praca trenera jest jak całowanie tygrysa w dupę. Przyjemność żadna, a ryzyko duże. Pan ma podobne odczucia? No, porównanie z pasami na pewno tak, bo i Tygrys w pasy, i Krakowia pasy. Myślę, że tak. Ale kapitalne doświadczenie. Ja starałem się podchodzić do tej pracy jako do czegoś, co ma mnie dalej uczyć i przygotowywać. I kiedy trener przestaje się podobać piłkarzom, kiedy się z nimi nie dogaduje, to oni zawsze są w stanie go zwolnić? Czy zawsze? Na pewno nie ma współpracy i nie ma sytuacji, że to, co chcemy zrealizować, jest przekazywane na boisko, ale wynika to z wielu względów. Między innymi z tego, że jeśli ta komunikacja jest zaburzona, piłkarze nie do końca, czy mentalnie, czy emocjonalnie podchodzą do trenera, który do nich mówi z sympatią, to wiadomo, że treści, które chce przekazać, minimalny ułamek tych treści do nich dociera. Są miejsca w klubie, gdzie również praca trenera podlega weryfikacji. Ja zawsze śmieję się, że takim miejscem psychologa jest kozetka masażysty i tam zaczyna się pierwsza weryfikacja ustawienia obciążeń, że jeśli jest wszystko ok, to jest nie, no super gracie, jesteście kapitalnie przygotowani, a jeśli nie, to nie, no co to za ustawienie jest w ogóle, to jest jakaś katastrofa. Zarżnie was tymi treningami. Także wiele miejsc jest takich, które mają wpływ na to, jak trener jest odbierany. No dobrze, ale kiedy był pan trenerem Krakowi, kiedy odpadaliście z Pucharu Polski z Błękitnymi, Stargard Szczeciński, to był pan przekonany, że piłkarze dają z siebie wszystko, czy tak, nie za bardzo? Tak, ja byłem przekonany, że tam wtedy ambicji nikomu nie możemy odmówić. Natomiast ja bym tego nie demonizował. To zespół Błękitnych później napędził stracha Lechowi Poznań. A jeśli prześledzimy rozgrywki Pucharów, no to naprawdę takie rzeczy się zdarzają. Więc tutaj to jest po prostu piłka nożna. Ktoś, kto piłkę obserwuje i śledzi, wie, że ma to miejsce. Puchar Francji jest kapitalnym przykładem na to, bo to jest dla mnie w ogóle ewenement, tam może być wszystko wywrócone do góry nogami, gdzie zespoły drugo-trzecioligowe są w stanie wyeliminować najmożniejszych. No ale tak jak pan mówi, spod Beskidzia tych pozytywnych wspomnień było dużo, dużo więcej. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, nawet jeśli chodzi o to. Ja pierwszy raz przyznam, że widziałem taką sytuację w ogóle na polskich boiskach, że grając ostatni mecz z Wisłą Kraków i tu jestem bardzo zbudowany i bardzo wdzięczny tym, jak Stadion Bielski reagował na to, że już spadliśmy. Ostatni mecz uważam, że zagraliśmy bardzo dobry z Wisłą Kraków, mimo że przegraliśmy. Ja byłem w ogromnym szoku, że ludzie na nas nie gwiżdżą, a żegnają nas brawami. To było dla mnie coś, o czym słyszałem tylko, co ma miejsce na boiskach, na przykład w Niemczech, kiedy Artur Płatek opowiadał, jak Kaiserslautern spadało z ligi i 40 tysięcy ludzi nie dało im wyjść ze stadionu, bo była owacja. Oczywiście nie jest to powód do dumy, natomiast jestem bardzo zbudowany postawą kibiców i twierdzę, że jest to miejsce, które na ekstraklasę po prostu zasługuje. Czegoś nam zabrakło, ja myślę, że wielu elementów. Natomiast jeśli chodzi o kontakt mojego sztabu, szatni, zawodników, no muszę przyznać, że kontakt z piłkarzami, którzy grali u mnie w Podbeskidziu, mam do tej pory i to naprawdę dobry kontakt. I myślę, że tam no niestety sytuacja, która nas zastała, nie do końca byśmy się w stanie z nią zmierzyć. Praca trenera to jest praca, o której marzył pan od najmłodszych lat, od dziecka? Tak, tak. Ja chciałem być trenerem, chciałem być blisko piłki, zdawałem sobie sprawę, że jeśli chodzi o występy na boisku, będzie mi ciężko zajść tak wysoko i skupiłem się na tym, żeby być trenerem. Bo bardzo szybko trafił pan do Ekstraklasy, do Krakowi właśnie, jako asystent Artura Płatka w wieku 34 lat. Czyli wyobrażam sobie, tak, że to był taki moment, kiedy mógł pan odnieść wrażenie, że złapał pana Boga za nogi. Ale świetna sytuacja w ogóle z Arturem, bo dostałem od niego, będąc na stażu wcześniej, dostałem później propozycję, słuchaj, wyślę ci mecze, zanalizuj, pokaż jak ty patrzysz na piłkę, spróbuj mi w czymś pomóc, ja to ocenię. To były mecze bodajże Polonii Warszawa, dostałem na płycie jeszcze w Ekstraklasie. Artur był trenerem Krakowi. Dostałem te dwa mecze, opisałem, odesłałem. Kilka tygodni później odebrałem telefon, czy nie chciałbym pracować jako asystent. Zresztą te analizy zawsze mnie pochłaniały. To była taka część mojej pracy, którą ja bardzo lubiłem, bardzo skupiałem się na tym. Lubiłem różne nowinki. Czasem zastanawiam się teraz, pracując nawet w niższych ligach, czy nie zawracałem tym ludziom za bardzo głowy tymi wszystkimi schematami, wyprowadzeniami. Natomiast to była taka sytuacja, że to było dla mnie bardzo przyjemne. Będąc na stażu, ktoś docenił moją pracę i moje spojrzenie na futbol. I to staż w Krakowi, ale kilka lat później miał pan staż również w Borussii Dortmund i to u Jurgena Kloppa, tak, i to w czasach, kiedy grał tam Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i Kuba Błaszczykowski. To były świetne czasy. Zresztą z Arturem byliśmy wcześniej na stażu w Newcastle
Rok później pojechaliśmy do Dortmundu. Świetna sprawa. Świetna sprawa, bo ośrodek zamknięty. My uczestniczyliśmy we wszystkich zajęciach pierwszego zespołu. Zresztą taka fajna sytuacja, bo od razu, kiedy Artur mnie wprowadził, weszliśmy na boisko pierwszego zespołu. Najpierw przyszedł przywitać się Jurgen Klopp. Nie sądzę, żeby wcześniej o nas słyszał. Artur oczywiście znał trenera. Ale zapytał, Robert przedstawił. Robert od razu podbiegł, przywitał się, zresztą wszyscy piłkarze, nie było z tym żadnego problemu. O tyle fajnie, że ja Roberta znam od momentu, kiedy miał 11-12 lat, ponieważ ja pracując w CWKS-ie Legii, Warszawa z juniorami, mój przyjaciel Marek Krzywicki pracował w Warszawie i na wszystkie obozy, na turnieje zagraniczne jeździliśmy razem, więc ja Roberta śledzę od takiego wieku, gdzie nie znam fachowca, który wtedy powiedział, że lewy wyląduje tam, gdzie jest w tej chwili. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo obserwowałem tego chłopaka. Robert przyszedł oczywiście, przywitał się, zapowiedział, że znajdzie czas, żeby nam opowiedzieć, jak to wygląda od środka. Porozmawialiśmy o całym mikrocyklu. Przedstawił nam wszystko, oprowadził, także świetna sprawa. Zresztą byliśmy świadkami powstawania tej słynnej klatki Borussii Dortmund. Poznaliśmy twórcę tej całej maszynerii i to było dla nas takie doświadczenie, dla mnie, bo Artur był pracownikiem Dortmundu. No, byliśmy wszędzie, od kuchni. Zresztą jest tam Polak, który zajmuje się w ogóle akademią. Akademia jest bardzo blisko ośrodka pierwszej drużyny, więc kontakt z U23, kontakt z pierwszym zespołem i no, generalnie od 8 do 21 siedziałem sobie w bazie Borussii Dortmund. I te dwa tygodnie rzeczywiście dużo panu dały jako trenerowi? Świetna sprawa. Dla mnie każdy staż to jest miejsce. Ja znam takich trenerów, którzy pracują nawet w okręgówce, a gdzieś pojechali na staże, wracają i mówią, nie no człowieku, no przecież ja robię to co oni. Nic mnie nie zaskoczyło. No i to jest dla mnie takie bardzo słabe. Ponieważ nawet Robert Lewandowski charakteryzując... Czyli pan nie robił tego, co Jurgen Klopp jednak. Ja starałem się wyciągać... Dla mnie zawsze najciekawszą częścią stażu trenerskiego było, oprócz samych zajęć, komunikacja trener-zawodnicy. I tutaj miałem pełną obserwację tego, jak Jurgen Klopp pracuje. Zresztą Robert powiedział na początku, trenerze, to jest tak, że w ciągu tygodnia treningi się powtarzają. My mamy 3 gry, 6 ćwiczeń, ale nikt tu nie powie, że Jurgen Klopp ma słaby warsztat. Za to jest kapitalny motywator, człowiek, który ma świetny kontakt z ludźmi, z którymi pracuje i trzeba przyznać, że spojrzenie i efekt, jaki jego osoba od razu roztacza wokół siebie na boisku jest bardzo interesujący, bo to jest taki wzrok, który od razu podnosi koncentrację o 10 punktów. A jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, pan dzisiaj jest dyrektorem sportowym Warszawy, czyli pierwszego klubu Roberta. Utrzymujecie cały czas kontakt? Tak, 60-lecie Warszawy zbliża się wielkimi krokami. 3 czerwca jest taka duża impreza. Robert już zapowiedział swój przyjazd. Zresztą pomaga nam w tym względzie, że każdy jego transfer nam pomaga. Natomiast przy zmianie federacji, oczywiście mówimy tu o środkach. Natomiast podpisaliśmy umowę na dostawę sprzętu ze sklepem, któremu patronuje Robert, czyli ze Zgodą. Współpraca układa się świetnie i miejmy nadzieję, że no, Robert nie zapomniał, skąd pochodzi. Mamy możliwość korzystania z jego wizerunku, a to dla nas jest bardzo ważne. Dzisiaj nie tęskni pan za pracą trenera, ale w klubie, bo wiem, że indywidualne treningi cały czas pan prowadzi. Tak, no te projekty, o których pan wspominał, są. Czy tęsknię? Troszkę przewartościowałem swoje życie chyba w tej chwili i cieszę się z tego, co mam. Ja zresztą staram się być zadowolony z tego, co posiadam. Jestem w domu, może też nie tyle czasu, ile bym chciał, bo tej pracy jest naprawdę dużo, ale mam kontakt przede wszystkim z wielką piłką i możliwość wyjazdu na Mistrzostwa Świata, pobyt w Rosji, no właśnie, obserwacja, komentował pan na mundialu. Coś niesamowitego. Dla mnie to był taki staż trenerski, bo w momencie, kiedy wyjeżdżam, ja staram się być wszędzie, na każdym treningu, na konferencjach i chłonąć to, co dają ci najwięksi światowej piłki w tej chwili. W tej chwili no, kapitalna sprawa. Sam wyjazd na Ligę Mistrzów, to przyznam, jest doświadczenie, jakbym oglądał troszkę inną dyscyplinę sportu. Czyli ta praca eksperta telewizyjnego w TVP Sport jest bardzo atrakcyjna. Czy to nie jest tak, że ma pan czasem wątpliwości, czy w ogóle praca trenera piłkarskiego to jest coś, co chciałby pan jeszcze wykonywać? Nie, takich wątpliwości nie mam, bo jak mawiał trener Kapera, trenerem się jest. Jeśli ktoś postanowił, jest, a nie bywa. Ja mam wykształcenie w tym kierunku. Myślę, że sporą wiedzę. Kompleksów wielkich nie mam. Oczywiście zgadzam się, że to nie jest tak, że Podoliński zdobył 6 razy Mistrzostwo Polski, 4 razy Puchar i grał w Lidze Mistrzów, bo nie. Życzę tego oczywiście każdemu. Natomiast ja swoją wartość znam i również nie zamierzam kulić ogona pod siebie.
A jeżeli patrzy Pan na starszych trenerów, którzy dawniej osiągali sukcesy, dzisiaj pracują gdzieś w czwartej, w trzeciej lidze, to to nie jest coś, co zniechęca Pana do tego zawodu? Jest. Przyznam szczerze, to jest jeden z aspektów, który również powoduje moje rozterki na temat tego, czy ja w wieku 60 lat widzę siebie przy linii bocznej w trzeciej lidze. Po pierwsze, jak widzimy traktowanie trenerów, uposażenie trenerów, pieniądze, jakie trenerzy zarabiają, no to nie wiem, czy to jest taka sytuacja, że popracujemy 5 lat w Ekstraklasie i będziemy w stanie utrzymać swoją rodzinę przez następne 20. Raczej twierdzę, że nie. I rzeczywiście to jest takie... To jest akurat to, o czym Pan powiedział, jest moim przemyśleniem na temat tej pracy, że warto mieć jednak kilka ścieżek, starać się realizować i mieć po prostu zabezpieczenie, bo jeżeli poświęcimy się tylko jednej drodze, to może skończyć się niestety poobijaniem. Ale mimo wszystko, gdyby dzisiaj padła jakaś propozycja z klubu Ekstraklasy albo nawet pierwszej ligi, to rozumiem, że chętnie wróciłby Pan na ławkę. Gdyby padła, bo padały, to na razie nie widzę takiej... Czyli padały nie propozycje, takiej... ale Pan tak. je odrzucał, tak? Tak, zdarzało się. Nie z Ekstraklasy, ale rzeczywiście z pierwszej ligi zapytania były. Natomiast ja w tej chwili jestem w takiej sytuacji, że wcale tej pracy nie muszę podejmować i chyba jestem szczęśliwy, że mam wybór. Czyli te propozycje były mniej atrakcyjne niż praca eksperta w TVP po prostu? Mniej atrakcyjne i to jest moment, w którym ja naprawdę świetnie czuję się w tej roli. Jestem bardzo zadowolony z tego, że zbliża się kolejna impreza i mam nadzieję, że będę świadkiem kolejnych Mistrzostw Europy, a jeśli uda się zobaczyć Mistrzostwa Świata w Katarze, to też będę zachwycony. Natomiast mi naprawdę, proszę mi wierzyć, mnóstwo frajdy daje praca z młodymi piłkarzami. Niedawno tematem przewodnim w Ekstraklasie była fala zwolnień trenerów. W ciągu 4 dni aż 4 trenerów straciło pracę. Adam Nawałka, Zbigniew Smułka, Kibu i Ricardo Sapinto. Jak Pan ocenia to, co dzieje się w Ekstraklasie? No, kto zabroni bogatemu? Nie wiem, czy my musimy edukować trenerów, chociaż twierdzę, że tak. Nie wiem, czy nie powinniśmy edukować prezesów, no bo jeżeli ktoś zatrudnia trenera, miesiąc wcześniej podpisuje się pod jego wizją, natomiast później zwalnia go i to przez telefon albo w sposób, który urąga jakimkolwiek zasadom, to jest dla mnie katastrofa. To świadczy tylko o klasie. Ja zastanowiłbym się bardzo, będąc trenerem, czy do takiej rzeki warto wchodzić. No bo jeżeli ktoś nie ma klasy, to nie sądzę, żeby w ciągu 2 miesięcy ją znalazł gdzieś na ulicy i nagle stał się kimś, kto jest w stanie uszanować pracę. Trener jest pierwszym, najłatwiejszym ogniwem do zwolnienia w polskiej piłce i pierwszym, najłatwiejszym do kopania przez media. No, tej klasy na pewno zabrakło w przypadku zwolnienia trenera Arki Gdynia, który został zwolniony tuż przed meczem. Zacytuję słowa trenera Lechii, Piotra Stokowca, który był oburzony tym zwolnieniem. To jeden wielki skandal. Niedługo w ogóle nie będziemy potrzebni. Jestem oburzony tą sytuacją, bo tak się nie robi. To jest poniżające. Zaczynamy ocierać się o absurd. Podpisałby się Pan pod tymi słowami? I to wszystkimi kończynami, w których byłbym w stanie udźwignąć długopis. Jerzy Dudek zwraca uwagę na to, że dzisiaj właściwie w Polsce trenerzy nie mają możliwości, żeby wyprowadzać drużynę z kryzysu, bo w momencie, kiedy ten kryzys się przytrafia, to natychmiast trener jest zwalniany. Są, tylko ja zastanawiam się, czy środki, które dostaje trener do wyprowadzania z kryzysu są właściwe, bo dla mnie trener, który przychodzi w takiej sytuacji, no co wielkiego może zrobić? Pogłaskać tych, którzy byli w szafie, nie trenowali, dać ich do pierwszego zespołu, to jest powtarzalność. Jeżeli trener ma przełożyć swoją wizję na zespół, no to umówmy się, nie zrobi tego na grillu, przy piwku i na dobrej kolacji. A 6 kolejek do końca, co jesteśmy w stanie zrobić? Narzucić swój pomysł? Nie. Pogłaskać zniechęconych i dać troszeczkę wiatru w skrzydła tym, którzy grali, a byli, nie wiem, czy zawiedzeni pracą z poprzednim trenerem, albo po prostu coś nie wychodziło. Ale z drugiej strony, co łatwiej zmienić? 18 piłkarzy wymienić? Wszyscy mają kontrakty. Najłatwiejszy kontrakt do rozwiązania ma trener. No tak, to na pewno się sprawdza i bardzo łatwy kontrakt do rozwiązania miał również trener Adam Nawałka w Lechu Poznań. Był Pan zaskoczony tą sytuacją, że zatrudnia się byłego selekcjonera, który przez 5 lat prowadził reprezentację, a później zwalnia się go po kilku tygodniach? Ja byłem przede wszystkim bardzo pozytywnie zaskoczony, że wielki polski klub wziął trenera, który z reprezentacją osiągał jakieś sukcesy. Dla mnie to było, coś świetnego. Nie szukamy po trzecich światach jakieś u nas popularne kierunki bałkańsko-czesko-słowackie. Tam widzimy polskich trenerów, też chętnie zatrudniają. No nie, my za to bierzemy wszystko, co biegnie i się nie przewraca. Natomiast co do trenera Nawałki, zdziwił mnie czas tej pracy. Rzeczywiście to jest
to jest troszkę mało. To jest trener, który udowodnił i pokazał, że na dłuższym dystansie jest w stanie wykreować i wypracować fajny styl zespołu. Przede wszystkim jest w stanie wpłynąć na to, że hierarchia w klubie jest zachowana. To Nawałka jest szefem, a piłkarze przychodzący do klubu mają mieć świadomość tego, że jeśli krzywo spojrzy, będzie kłopot. Spójrzmy na Piotrka Stokowca, spójrzmy na Michała Probierza. Blisko było też zwolnień przecież Michała Probierza. Pan profesor Filipiak postawił mocny znak. To jest wiceprezes i teraz piłkarz idący do Krakowi, podpisujący, nie będzie, proszę mi wierzyć, myślał, że a, coś jest nie tak, Probierzowi się nie spodoba, tylko ma świadomość tego, że Probierz się nie uśmiecha, to mnie za pół roku nie ma w klubie. I to jest coś, co myślę, że Nawałka mógłby dać Lechowi Poznań. Komuś zabrakło niestety cierpliwości. Chociaż pan w Krakowi też miał podwójną funkcję, bo także obowiązki dyrektora sportowego. Nie do końca. Niestety odszedł Piotrek Burlikowski, który namawiał mnie do przyjścia do Krakowi. Odszedł z klubu, a ja rzeczywiście zajmowałem się skautingiem, ale z dużą przyjemnością jeździłem oglądać zawodników. To było łatwe do pogodzenia z pracą trenera pierwszego zespołu? Fizycznie bardzo ciężkie, bo kilka wypraw na Bałkany rzeczywiście było, nawet do naszych południowych sąsiadów. Wspomnieliśmy o trenerze Adamie Nawałce, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o drużynie obecnego selekcjonera, o reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka. Za nami start eliminacji Euro 2020. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. Pan komentował spotkanie Austria-Polska dla TVP. Widzi pan postępy w grze, kadrze Jerzego Brzęczka? To znaczy, ja od początku twierdziłem, że trener Brzęczek będzie trenerem, który najpierw będzie poszukiwał optymalnego zestawienia naszych dobrych piłkarzy. Dla mnie ta Liga Narodów była, wbrew temu, co mówili wszyscy i krytykowali, że nie mamy tam wyników, graliśmy z mocnymi zespołami, a mi imponowała elastyczność taktyczna i to, że trener Brzęczek szuka. Bo gdyby okopał się w ustawieniu 4-4-2, nawet coś tam zremisował, wygrał, to dla mnie nie byłaby do końca odpowiedź na to, z jakimi problemami zmierzy się w eliminacjach. Kombinował, szukał. Mam nadzieję, że wygra, bo bardzo mocno mu kibicuję. Zresztą zawsze kibicowałem reprezentacji Polski. Natomiast problem, z jakim będzie mierzył się trener Brzęczek, to jest to, w których formacjach mamy mocne i słabe strony. Zmieszczenie dwóch dobrych napastników, wkomponowanie ich w system i wykorzystanie maksymalne dla kadry, to jest duże wyzwanie. Widzimy od początku, że najpierw jednym napastnikiem, później dwoma, kombinowanie w środku, podoba mi się. Nie sądzę, żebyśmy mieli problemy w eliminacjach. Chciałbym, może odpukam, ale ja zastanawiałbym się już nad wielką imprezą. W jaki sposób wpłynąć na to, żeby zawodnicy, których mamy do dyspozycji, byli maksymalnie wykorzystani i zbudowani przez te eliminacje. Bo ja chciałbym, żeby ta reprezentacja miała swój styl i ci piłkarze, których oglądamy w dobrych klubach, grający w końcu regularnie, przełożyli to na reprezentację, żebyśmy mieli jakiś styl gry w piłkę reprezentacji Polski. Wiadomo, że dzisiaj taką najmocniejszą formacją reprezentacji Polski jest oczywiście atak. Pan wspomniał o wkomponowaniu dwóch napastników, natomiast mamy w tym momencie do dyspozycji trzech rewelacyjnych napastników. Czy pana zdaniem ma sens wstawianie wszystkich trzech do pierwszego składu reprezentacji? Czy ma sens, nie wiem. Natomiast przyjmuję coś takiego, że wariantowo i w zależności od sytuacji taka możliwość będzie i taka konieczność będzie. No w sytuacji, mam nadzieję, że nie będziemy gonili wyniku, ale mogą być takie sytuacje, kiedy odkryjemy boki i będziemy chcieli mieć trzech dobrych piłkarzy w polu karnym. Dlaczego nie? Ja, dla mnie takim przykładem jest Sampdoria. Sampdoria jest w stanie grać w takim ustawieniu. Dość ostrożnie grająca czwórka obrońców. Mamy Karola Linettiego, który świetnie czuje się w trójce i grają 4-3-1-2 z dwoma napastnikami, z dwoma dziewiątkami i z Saponarą wbiegającym zza ich pleców. Ja widzę takie możliwości, jestem przekonany, że trener Brzęczek też. Natomiast czy to jest w tej chwili optymalne dla nas do gry od początku? Myślę, że nie. Myślę, że mam inne atuty, które również warto rozwinąć, a ta trójka, żeby sobie na razie jeszcze nie przeszkadzała, kapitalny komfort dla trenera Brzęczka, trzech świetnych piłkarzy na dwie pozycje. Bo widzę, że jednak ten wariant z dwoma napastnikami, Jezus Maria, będzie jakby kontynuowany. Krzysztof Piątek strzelił pierwszego gola w tych eliminacjach dla reprezentacji Polski. Dzięki niemu wygraliśmy 1-0 z Austrią. Czy pan żałuje bardzo, że Krzysztof Piątek do Krakowi trafił dopiero w momencie, kiedy pan już tam nie pracował? Minęliście się troszeczkę. Ja myślę, że Krzysiek Piątek jest związany tak blisko z trenerem Probierzem, który na dzień dobry wystawił mu taką laurkę, że może dobrze, że nie było Krzyśka wcześniej, żebym go zepsuł. A tak poważnie, świetny materiał, bardzo fajny charakter i
No i tutaj czekam, aż ktoś posypie główkę popiołem, ktoś śmiał się z Probierza, który mówił głośno, ile będzie kosztował. I ja liczę, że Michał Probierz jeszcze kilka przepowiedni trafnych będzie miał i wszystkie z pożytkiem dla polskiej piłki. No rzeczywiście, po takiej przepowiedni to wychodzi na naszego polskiego piłkarskiego Nostradamusa. Tak jest, coś takiego. Wiele jest dyskusji na temat tego, jakim systemem powinna grać kadra. Jest 4-4-2, pana ulubiony system to jest 3-5-2. Widzi pan przewagę takiego systemu z pięcioma pomocnikami? Wszystko zależy od piłkarzy. Naprawdę wszystko zależy od tego, jakim materiałem dysponujemy. Ja w kontekście Krakowi mogę powiedzieć, że myślę, że moim błędem było od razu narzucenie ustawienia 1-3-5-2 w momencie, kiedy tak naprawdę nie miałem okna transferowego, nie byłem w stanie pozyskać piłkarzy, na których mi zależało wszystkich. Natomiast dostałem piłkarzy gotowych, przyzwyczajonych do czegoś. Czy 1-3-5-2, czy 3-4-3 w klubie jest o klasę łatwiej. Natomiast w reprezentacji jest łatwiej o tyle, że ma pan piłkarzy, którzy w różnych systemach funkcjonują w klubach. Po raz kolejny przytoczę Kamila Glika, u którego również byłem na stażu, który powiedział, czy wyobrażamy sobie, że ja idę do trenera i mówię, ja nie będę grał w 3-5-2, bo w życiu nie grałem w tym systemie. No nie. Płacą mi za to, żebym to ja był elastyczny, jako dojrzały piłkarz był dobry technicznie, dobrze biegał, był silny, a do tego inteligentny taktycznie. Jeśli tego nie mam, wypada element, nie nadaje się do budowy czegoś na wysokim poziomie, po prostu. Jeżeli ktoś mówi, że przeszkadza mu gra w jakimś systemie, no to jest bardzo wiele gier zespołowych, które jeszcze może być wykorzystane. Dwa mecze w eliminacjach, dwa zwycięstwa, 6 punktów. Polska wygra tę grupę w Cuglach? Myślę, że ciężary będą jeszcze, to wcale nie będą takie łatwe eliminacje, ale zdziwiłbym się bardzo, gdyby ktokolwiek nam tutaj próbował podstawić nogę. Chociaż momenty Austriacy mieli w pierwszej połowie naprawdę dobre. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Robert Podoliński, trener piłkarski i ekspert TVP Sport był moim rozmówcą w sektorze gości.